Moi drodzy, otwórzmy na początku sobie fragment właśnie, który był czytany z Ewangelii Łukasza. Jeżeli będę dziwnie brzmiał troszkę, to znaczy, że mam po prostu jeden z symptomów uczulenia. A więc możliwe, że będę musiał sobie wyciągnąć kawałek chusteczki i troszkę nos wytrzeć, ale nie przejmujcie się, to nie jest koronawirus. Także tak wiecie, bo dzisiaj niebezpiecznie jest być nawet uczulonym, ponieważ od razu jest strach w oczach, ale nie martwcie się. Latem zawsze tak mam, szczególnie te, jak jest troszkę sucho, ale to jest inny temat. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. A jest to czas, w którym uczniowie jeszcze... nie wszyscy, nie wiedzą o tym, że Jezus zmartwychwstał. Ci uczniowie nie wiedzą, o których tutaj jest mowa w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. I oni udali się w drogę do miasta, do Emaus. Myślę, że mniej więcej znamy tą historię, dlatego troszkę ją przybliżę, ale tak pokrótce. Kiedy oni idą drogą do tego miasteczka, spotykają pewną osobę. Pamiętamy? Tą osobą jest Jezus Chrystus, tylko że oni o tym nie wiedzą. Nie wiem, jak Pan Jezus to zrobił, ale jednak był dla nich nie do poznania, albo po prostu może mieli coś na oczach i nie widzieli po prostu. Ale oni zaczęli z Jezusem rozmawiać i żalić mu się, że wydarzenia, które miały miejsce, były tragiczne. Oni wierzyli, że ten człowiek, który zmarł na krzyżu, miał być Zbawicielem, a umarł. Że miał uczynić Izraela wielkim, nic się nie dzieje. I idą rozgoryczeni, spotykają w pewnym momencie tego nieznajomego, którym jest Jezus Chrystus, mówią mu te wszystkie słowa i on w pewnym momencie zaczyna do nich mówić. To jest 25 werset. Wtedy powiedział do nich Jezus, ten człowiek, który za nimi zaczął iść, o głupi serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczął im od Mojżesza przez wszystkich proroków wykładać im, co było napisane we wszystkich pismach. Wiecie, wierzę, że to była najlepsza lekcja biblijna, jaką ci uczniowie mieli w życiu. A rozgoryczeni, Jezus, który zaczyna otwierać im pismo i tłumaczyć, że ten obraz, ta historia, te rzeczy, te proroctwa dotyczyły Jego. I właśnie, zaczynał od początku, prawda? Nie od końca, nie wyrywał pewnych rzeczy, ale od początku po kolei pokazywał te motywy. I wiecie, co się stało z tymi uczniami? W pewnym momencie oni przybliżyli się do pewnej wioski i chcieli, żeby został z nimi Jezus. I tu jest napisane, że oni przymusili, ponieważ on nie chciał, on chciał iść dalej. Mówiąc, zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już kończy. Wszedł więc, aby z nimi zostać, a gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił, łamiąc, podawał im. I wtedy oczy się im otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Ale zobaczcie, co oni dalej mówią, ponieważ oni tutaj nam dają pewną wskazówkę. Kolejny werset. I mówią już między sobą. Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam pisma? Wiecie, Biblia jest niesamowita, ponieważ ona mówi nam o Panu Jezusie. Ale kiedy umiemy otworzyć Pismo Święte i znaleźć tam Pana Jezusa, to wtedy się zaczyna robić ciekawie. Wiecie, oni wtedy nie mieli Nowego Testamentu, prawda? To dopiero było napisane dużo, dużo później. Oni mieli tylko Stary Testament i... No właśnie, ile osób potrafi znaleźć Pana Jezusa na kartach Starego Testamentu? Wiecie, są pewne rzeczy, które są bardziej takie bezpośrednie, ale są takie, które nie do końca. I chciałbym, abyśmy dzisiaj spróbowali spojrzeć na pewne rzeczy, nie na wszystko. Dzisiaj sobie zarysujemy tylko taki szerszy obraz, a może kolejnym razem, jak będę, wejdziemy w inne kwestie. A chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie nietypowy rozdział. Piąty rozdział Księgi Daniela. Więc jeżeli mówimy o Panu Jezusie i otwieramy piąty rozdział Księgi Daniela, to już tak dziwnie, prawda? To tak z reguły tego się nie otwiera. Ale jednak.
I chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na Babilon. A wiecie, że Babilon później w Nowym Testamencie przez apostoła Jana w Apokalipsie jest używany jako uosobienie zła. Tak byśmy to streścili. I tutaj mamy ten taki literalny Babilon, ten, który istniał, ten, w którym byli Izraelici w tej niewoli babilońskiej. I tutaj mamy w 5 rozdziale tą wielką ucztę króla Belszazara. Takie pytanie należy sobie postawić. Czy król Belszazar znał Pana Boga, czy go nie znał? Czy wiedział cokolwiek o Panu Bogu, czy po prostu to jest taki król pogański, który nigdy nie słyszał o Panu Bogu, nic nie wiedział, nie miał żadnego kontaktu z Ewangelią Starego Testamentu, o tak to nazwiemy. Miał czy nie miał? Wiedział, dokładnie. Kiedy cofniemy się troszkę, kilka rozdziałów, to tam mamy historię jego pradziadka, króla Nebukadnezara. I on, jak nikt inny, jak żaden inny król w historii pogański, otrzymał po prostu mnóstwo informacji, mnóstwo doświadczeń też z Panem Bogiem. Mamy tam proroka Daniela, mamy tam tych trzech jego przyjaciół, mamy później doświadczenie samego króla, który zostaje zmieniony w to zwierzę niejako i później przywrócony na swoje stanowisko. I w tym momencie on się wtedy nawraca, prawda? On rozumie, że Pan Bóg to jest jednak Bóg, który wykracza poza zrozumienie, ale też poza naszą pychę. Ma kontrolę nad naszym życiem i potrafi nas nauczyć, że to on jest w tych sterów władzy, a nie król, który próbował w jakiś sposób działać na własną rękę. I król Belszazar, znając te wszystkie doświadczenia swojego dziadka, znając też na pewno wiele rzeczy, o których mówił Daniel, które się działy na tym dworze, no właśnie, idzie dalej w zaparte, prawda? Urządza wielką ucztę, na tej uczcie piją wino, a na tej podczas, już myślę, że duże, kiedy byli pod dużym wpływem tego wina, przynoszą naczynia z domu Bożego i można by powiedzieć, że jeszcze raz, po raz ostatni próbują Pana Boga zniesławić. Próbują w jakiś sposób stanąć w opozycji do Pana Boga. To jest taki bunt, prawda? I kiedy czytamy tę historię dalej, to w pewnym momencie pojawia się ręka, prawda? I ona coś pisze na ścianie. Tam jest ten napis Mene, Mene, Tekel. I on w dużym skrócie oznacza po prostu, że zostałeś osądzony. I niestety, ale ten sąd nie jest pozytywny dla tego człowieka. Pamiętacie, co było w tej historii? On nie rozumiał, co było napisane, prawda? Posłał po proroka Daniela. Prorok Daniel przychodzi i tłumaczy. Tłumaczy temu królowi, co znaczą te słowa. Czy król się ukorzył w tej historii? Czy król stwierdził, naprawdę zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu? Czy jest jeszcze dla mnie jakaś nadzieja? Czy tam czytamy takie słowa? Czy on próbuje w jakiś sposób, nie wiem, pojednać się z Panem Bogiem? Nie. On tylko i wyłącznie wypełnia to, co obiecał. Daje Danielowi stanowisko, które rozkazał, aby go odziać w purpurę, w szkarłat, to jest 29 werset. Ogłoszono, że będzie panował jako trzeci w królestwie. I kolejny werset nam mówi tylko jedno. Tej samej nocy Belszazar, król Chaldejczyków, został zabity. Nie ma nawrócenia. I wiecie, Babilon tutaj pokazuje nam obraz, w którym nie ma ratunku. Nie ma ratunku. Dla osób, które całym swoim sercem odwracają się od Pana Boga, ignorują to, co Pan Bóg do nich mówi, nie ma dla nich ratunku. To jest straszny obraz. Ale teraz troszkę rozjaśnimy go. Co się działo poza murami Babilonu? W chwili, w której Belszazar urządzał tą wielką ucztę. Bo to jest bardzo ważny element. Z jednej strony mamy królestwo szatana, byśmy powiedzieli. Babilon. To, co on utożsamia. Sprzeciw wobec Boga. Ale z drugiej strony, poza murami Babilonu coś się działo. Babilon nie był w 100% bezpieczny w tamtym czasie. Ponieważ za murami Babilonu stała wielka armia.
Ale Babilon był nie do zdobycia, prawda? Twierdza, wielka twierdza. Czytaliśmy w ostatnich lekcjach kilka tygodni temu o tym, ile miały te mury długości, szerokości. Tam było kilka stopni tych murów, tam chyba 3 wały murów były. To było miasto, które było nie zdobycia. W środku rzeka wpływająca, pola uprawne. Kiedy popatrzymy na Babilon z perspektywy ludzkiej, nie da się pokonać tego miasta. Ale był tam król, o którym było pewne proroctwo. Otwórzmy sobie Księgę Izajasza. Księga Izajasza jest niesamowita, ponieważ zapowiada ona przyszłe wydarzenia, nie tylko przyszłe dla nas, ale też przyszłe dla ludzi, którzy wtedy żyli i bardziej im obecne. Właśnie zapowiada niewolę babilońską, zapowiada króla Nebukadnezara, zapowiada też króla Cyrusa. To jest 44 rozdział Księgi Izajasza. I w Księdze Izajasza w 44 rozdziale ostatnie wersety tego rozdziału mówią nam właśnie o tym królu. Nie jest to jedyny fragment. Tutaj jest napisane, można czytać od 25, ale przeczytamy sobie od 26. Od 26. Tutaj pisze tak. Potwierdzam słowa swego sługi i spełniam radę swoich posłańców. Ja mówię do Jerozolimy, będziesz zamieszkana, do miast Judy będziecie odbudowane, bo podniosę jej ruiny. Ja mówię głębinie, wysłuchaj, ja wysłyszę twoje potoki. I o Cyrusie mówię, on jest moim pasterzem, bo wypełni całą moją wolę. I mówię do Jerozolimy, będziesz odbudowana, a do świątyni będziesz założona. I kolejne wersety z kolejnego rozdziału. Tak mówi Pan do swego pomazańca Cyrusa, którego prawicę ująłem, aby podbić przed nim narody, rozpinać biodra królów i otworzyć przed nim wrota, a bramy nie będą zamknięte. Ja pójdę przed Tobą, a krzywe drogi wyprostuję, skruszę spiżowe wrota, a połamię żelazne rygle. Ciekawy opis. Ciekawy opis, który znajduje swoje wypełnienie w historii Belszazara. Ponieważ Cyrus, kiedy stoi z wojskami wokoło Babilonu, to robi coś ciekawego. Wiecie, czasami myślimy, że on przekierowuje rzekę Eufrat. I myślimy czasami, że to było zamierzone, że to on był takim wybitnym wodzem, że po prostu taktycznie podszedł do sytuacji. Ale jakiś czas temu znalazłem ciekawy fragment, w którym historyk pisze, że powołując się oczywiście na źródła, że kiedy Cyrus z wojskiem przechodził przez Eufrat, w pewnym miejscu jego koń się utopił. Wiecie, konie to wtedy były na wagę złota. Koń bojowy to było coś niesamowitego. I jego ulubiony koń utopił się w tej rzece i on się tak zezłościł, że powiedział, że nie będziemy już przechodzić przez rzekę, tylko ją przekierujemy i przejdziemy po suchym. Właśnie. Ale nie podejrzewał, że kiedy będzie chciał wejść do Babilonu, to nawet bramy będą otwarte. Tutaj już Pan Bóg zadziałał. Wiecie, ale to jest właśnie pycha Babilonu. I Cyrus, tam jest napisane w 44 rozdziale, że on rozpina biodra królów. Wiecie, co się stało z Belszazarem, kiedy on zobaczył tą rękę, te nadnaturalne wydarzenie, z którym może nie znał dokładnie wytłumaczenia, ale wiedział, że tego typu dziwne rzeczy, które się dzieją, muszą dla niego oznaczać coś bardzo, bardzo ważnego. Coś, co na pewno nie będzie dla niego pozytywne. Kiedy czytamy w Księdze Daniela, to jego nogi zaczęły się trząść. Ale wiecie, niektóre przekłady są... Niektóre przekłady to oddają lżej, niektóre tak troszkę bardziej dosłownie i bezpośrednio. W niektórych przekładach czytamy, że jego biodra się rozwiązały. Wiecie, co to może oznaczać? Że ze strachu on po prostu nie wytrzymał, on popuścił. Puściły mu zwieracza. I Pan Bóg powiedział właśnie, że będzie taki strach. Ale spokojnie. O Cyrusie jest powiedziane coś jeszcze. Że on jest kimś specjalnym. Zauważyliście? On jest pomazańcem.
To jest ten pierwszy werset. Mojego pomazańca, swojego pomazańca, Cyrusa, którego prawicę ująłem. Kto jest pomazańcem? Oprócz królów, oczywiście Izraela, oprócz Cyrusa. Mamy jeszcze jakiegoś pomazańca w historii? Mamy jakiegoś wielkiego pomazańca? Pana Jezusa, dokładnie. Wiecie, Pan Jezus też jest pomazańcem. I Cyrus w tej historii w pewnym sensie nam zapowiada Pana Jezusa. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz przenieśli się do czasów Pana Jezusa, do pierwszego wieku, dokładnie do ostatnich chwil, które spędzał tutaj na ziemi. A jakie było zadanie Pana Jezusa? Co On miał uczynić dla nas? To jest pytanie, które jest bardzo istotne. A może jeszcze inaczej. Co miał Cyrus zrobić? Co miał Cyrus uczynić, kiedy Pan Bóg dał mu zwycięstwo nad tymi wszystkimi królami, nad królem Babilonu finalnie? Co on miał uczynić? W 44 rozdziale czytamy, że on ma odbudować świątynię. Okej. Czy Cyrus sam może odbudować świątynię? Kto może odbudować świątynię? Lud Boży. Lud Boży, który był w Babilonie, może odbudować świątynię, prawda? I tutaj mamy motyw odbudowania świątyni i uwolnienia ludu Bożego z niewoli. To teraz wróćmy do Pana Jezusa. Jaka była misja Pana Jezusa? Co Pan Jezus, przychodząc tutaj na ziemię, miał za zadanie? Jaki był główny cel? Główny cel Jego misji? Czy nie było to uwolnienie z niewoli? Ale już nie fizycznej, prawda? Niektórzy Żydzi tak myśleli, że to będzie ta fizyczna niewola, ale Pan Jezus mówił, że to jest ta niewola duchowa, niewola grzechu. I spójrzmy sobie na krzyż. Kiedy Cyrus przyszedł, to on musiał, aby uwolnić lud Boży, on musiał najpierw gdzieś zejść do tej rzeki, prawda? Przechodził korytem. Czy Pan Jezus musiał, aby uratować lud Boży, gdzieś zejść do czegoś, co możemy nazwać dołem albo grobem? Tak. Pytanie, czy schodząc do tego grobu, kiedy oddał za nas życie, czy on otworzył pewne drzwi, pewne wrota, nawet byśmy powiedzieli, które były wcześniej zamknięte, a dlatego, że były zamknięte, to pewnie ludzie, generalnie, no ci, którzy wierzą w Panu Bogu, nie mogli wyjść? Czy ktoś wyszedł z Panem Jezusem z grobów, jak Pan Jezus zmartwychwstał? Czy Pan Jezus nie otworzył wrót grobu, śmierci, aby uwolnić każdego z nas? Ale to nie jest wszystko. Czy Pan Jezus, kiedy uwolnił nas, tak jak to zrobił literalnie Cyrus, tak Jezus robi to duchowo, czy nie zrobił tego, aby odbudować świątynię? I to jest ciekawe. Świątynia wtedy była, prawda? Była świątynia w Jerozolimie. Pytanie, czy Panu Jezusowi zależało na tych kamieniach? Nie. A na czym Panu Jezusowi zależało? Aby ta świątynia była czymś żywym w naszych sercach. Abyśmy rozumieli, co ona za sobą niesie. Pytanie, czy to się wypełniało? Kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy uczniowie poznali, że Pan Jezus, że to się wypełniło, że to o to chodziło. Czy w nich obraz świątyni, obraz Chrystusa, bo świątynia obrazuje nam Chrystusa, a jeżeli obrazuje Chrystusa, to w nas musi być Chrystus. Wypełnienie. I chciałbym, żebyśmy teraz zrobili coś jeszcze innego. Kiedy już mamy ten obraz. A, jeszcze nie, jeszcze jeden element. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Wiecie, Babilon trwał w uporze. Kiedy widzimy Babilon, czyli królestwo szatana,
Wiecie, że o szatanie jest napisane, że on jest księciem tego świata. No, jemu została ta władza przekazana nad tym światem, ale ta władza wiecznie w jego rękach nie trwała. I teraz uwaga, ła. Nie trwała. Kiedy Jezus zmartwychwstaje, to on odbiera władzę szatanowi. I kiedy czytamy 28 rozdział Ewangelii Mateusza, warto jeszcze zaznaczyć jedną ważną rzecz. Pamiętacie o tym, że aby upewnić się, że Jezus pozostanie w grobie, to faryzeusze i Piłat zrobili coś nietypowego w sabat? Oni w sabat przypomnieli sobie, że Pan Jezus mówił, że on zmartwychwstanie. I oni doszli do wniosku, że uczniowie go wykradną i trzeba ten grób odpowiednio zabezpieczyć, aby Jezus nie zmartwychwstał. Jak inaczej można to nazwać, jak nie typowym zachowaniem Babilonu? Babilon jest nie do pokonania. Tego miasta się nie da zniszczyć. To my jeszcze obwarujemy, prawda? Położymy pieczęć rzymską na tym kamieniu, który został przywalony. Postawimy tam żołnierzy. No i jak nic, Pan Jezus nie zmartwychwstanie. Dziwna mentalność, prawda? Pytanie, czy kiedy Babilon miał upaść, czy cokolwiek, te wielkie mury, żołnierze chodzący na straży, czy oni byli w stanie zatrzymać cokolwiek? Czy ta fosa była w stanie? Nic. Nic nie było w stanie zatrzymać. I kiedy widzimy obraz zmartwychwstania Pana Jezusa w 28 rozdziale, to czytamy tak. Gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, anioł Pana bowiem zstąpiwszy z nieba, podszedł, odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim. Wiecie, nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ten obraz. Żołnierze rzymscy, obwarowany grób. Ba, tam nawet byli aniołowie szatana. Ja podejrzewam, że on ściągnął z całej ziemi wtedy wszystkich aniołów, aby pilnować tylko tego jednego miejsca. Ale mamy pierwszy dzień tygodnia. Tak jak było napisane, tak jak Pan Bóg obiecał, anioł z nieba zstępuje, jakby nic, wszyscy uciekają. Żołnierze padają jak martwi, nie umierają, ale padają jak martwi. Aniołowie złego uciekają. Anioł odciąga ten kamień i siada na nim, siada na tej pieczęci, którą kładzie tam Babilon, szatan. I co on pokazuje? Pan Bóg nie ma względu na Babilon. Wiecie? I czasami patrzymy na Babilon i mówimy, wow, nie, no to jest potęga nie do pokonania. A Pan Bóg nie ma problemu. Nie ma problemu. Kolejny obraz. Chciałbym, abyśmy teraz zrobili coś jeszcze innego. Chciałbym, abyśmy teraz... Możecie otworzyć sobie pierwsze strony w swoich Bibliach, gdzie mamy spis treści. Będzie wam łatwiej. I chciałbym, abyśmy spojrzeli tylko i wyłącznie na motyw, który jest w tych księgach. I zobaczyli, czy układa nam się on w pewien obraz. Na samym początku mamy Księgę Wyjścia, prawda? Przepraszam, Księgę Rodzaju. Już bym chciał do wyjścia iść. A Księgę Rodzaju. W Księdze Rodzaju mamy jeden główny motyw. I nie jest nim stworzenie. Jaki jest to motyw? Upadek. Ale co za tym idzie? Obietnica. Prawda? Mamy, jak apostoł Paweł pisał, mamy pierwszego Adama, w którym wszyscy upadamy, i mamy drugiego Adama, Jezusa. Czyli upadek i zapowiedź. Mamy Księgę Wyjścia. Kto jest głównym bohaterem w Księdze Wyjścia? Jest tam jeden człowiek, który w pewnym momencie swojego życia zostaje wyciągnięty z wody, idzie na 40 lat na pustynię. A po co?
Po co idzie na 40 lat na pustynię? Aby móc wrócić z tej pustyni i co zrobić? Wyzwolić swój lud z niewoli egipskiej. Czy mamy pewnego człowieka w przyszłości, znaczy w naszej przeszłości, ale w przyszłości w Biblii, który przyjdzie na ziemię, zostanie wyciągnięty z wody, zaprowadzony już na niestety, ale nie 40 lat, ale dni na pustynię, aby wrócić z tej pustyni i głosić królestwo i uratować swój lud z niewoli, ale już nie egipskiej, ale grzechu? Mamy później Księgę Kapłańską. Jaki jest główny motyw? Po co mamy kapłana? Nie my, ale no my też mamy. Po co mamy kapłana? Po co był kapłan w przeszłości, w Starym Testamencie? Jaka była jego rola? Wstawiennictwo. A więc on w pewien sposób pośredniczył między Bogiem a człowiekiem i pomagał w tym. Czy mamy kapłana najwyższego, który pomaga nam, przez którego przychodzimy do Pana Boga? Jezusa. Jezus Chrystus jako najwyższy kapłan. Mamy Księgę Liczb. I tu jest niesamowite. Wiecie, o czym mówi Księga Liczb? Że tam mamy powołanie. Powołanie ludzi. Powołanie mamy 12 szpiegów i mamy powołanie 70. Aby pomagali, aby głosili ówczesną Ewangelię ludziom. Czy mamy wypełnienie takie w przyszłości o pewnych ludzi, którzy zostają powołani? 12 i 70 w Ewangeliach? Jest taki motyw? Jest. Mamy Księgę Powtórzonego Prawa. O, i tu się zaczyna ciekawie, wiecie? Księga Powtórzonego Prawa mówi nam o powtórzeniu, może nie prawa, przymierza. Powtarzamy przymierze. Kiedy Mojżesz powtarza przymierze, on na samym końcu wychodzi z obozu i śpiewając idzie na górę. I tam umiera. I nie wiemy, co się z nim dzieje. Nie wiemy, jak długo to trwa, ale po jakimś czasie zostaje z martwych wzbudzony. Ponieważ kolejny raz widzimy go na górze przemienienia, kiedy Jezus z nim rozmawia. Prawda? Pytanie. Czy mamy taki motyw w Ewangeliach, kiedy Jezus powtarza prawo, powtarza przymierze? Przeczytajcie sobie od 14 rozdziału Ewangelii Jana w domu. Czy jest tam coś innego jak powtórzenie przymierza? A co robi Jezus, kiedy kończy to ostatnie kazanie? On wychodzi, prawda, z uczniami. Idą przez potok, na Górę Oliwną, śpiewając. Finalnie nie na Górze Oliwnej, na innej górze, ale na górze Jezus oddaje swoje życie i zostaje pochowany. A później, po jakimś czasie, wiemy, że po 3 dniach zmartwychwstaje. Niesamowite. Niesamowite, że Pan Bóg potrafił w tych historiach pokazać nam Pana Jezusa. Zapowiedź. Księga Jozuego. Wiecie, to jest niesamowite, że Księga Jozuego mówi nam o pierwszym zwycięstwie, które otwierało drogę do zdobycia całego Kanaanu. Niektórzy patrzą na Kanaan i mówią, no tak, no zabijali tam. Pytanie, czy musieli zabijać? Czy ktoś z Kanaanu, z tych wszystkich plemion, miast, narodowości, które tam żyły, był zbawiony? Czy były takie osoby? Były. I to całkiem sporo, byśmy nawet powiedzieli. Może nie większość, na pewno nie, ale były. Okej. Jak zdobyto to pierwsze miasto? Krążono wokół niego, to wszyscy pamiętamy.
Ale jaki był ostatni element tego okrążania? Jeszcze głośniej? Mury skruszone, ale oni coś zrobili. 7 dni chodzili z trąbami, prawda? Ale 7. dnia zrobili coś wyjątkowego. Ktoś powiedział chyba. Okrzyk, dokładnie. Wielki, głośny okrzyk. I wtedy mury runęły. A jak runęły mury królestwa szatana, kiedy Jezus zwyciężył? Czy towarzyszył temu pewien okrzyk? Głośny okrzyk? Wykonało się? Wiecie, w tę historię moglibyśmy wchodzić głębiej, ale ja chcę tylko taki zarys pewien zrobić. Wykonało się. Księga Sędziów. Czy w Księdze Sędziów oni mają widzialnego króla i dowódcę, który z nimi kroczy, zdobywając ziemię obiecaną? Nie. Nie mają króla. Mają proroków, mają liderów, ale nie mają króla. Czy kiedy zdobywamy już nie ten fizyczny Kanaan, ale ludzi dla Królestwa Bożego, idąc na cały świat, czy mamy, może inaczej, czy w tej linii czasu, czy pierwszy Kościół miał widocznego króla towarzyszącego im? Widocznego, obecnego z nimi. Nie, nie miał. Pan Jezus odszedł, powiedział, że jak odszedł, taki powróci i mają Ducha Świętego, ale widzialnego dowódcy nie mają. Księga Samuela. Może niektórzy wiedzą, do czego zmierzamy. Księga Samuela. O czym mówi nam Księga Samuela? Pierwsza i druga. Główny motyw. Najgorsza decyzja Izraela, jaka mogła zapaść. Wybranie sobie króla. Moi drodzy, czy to był aż tak zły, czy to był bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł, czy tylko to był bardzo zły pomysł? Ja bym powiedział, że bardzo. Bardzo, 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 to on dopiero był w przyszłości. Bo wiecie, Saul nie był aż tak złym królem do pewnego czasu. Prawda? Był dobry, postępował prawie, ale w pewnym momencie coś się stało, i król zapragnął czegoś, co do niego nie należało. Czy pamiętacie, co to było? Złożył ofiarę. A więc co on zrobił tak faktycznie? Połączył państwo i Kościół. Czy kiedy patrzymy na historię, mamy śmierć Pana Jezusa, mamy Ewangelię, która jest głoszona, nie ma widocznego króla, czy mamy taki przedział czasu, w którym chrześcijaństwo dochodzi do wniosku, że te prześladowania już nas męczą, my potrzebujemy władcy, który zapewni nam bezpieczeństwo? Tak. I mamy pewnego pana, cesarza nawet, Konstantyna, który dochodzi do wniosku, że on będzie tym człowiekiem. On zaprowadzi taki pokój religijny. Da wytchnienie chrześcijaństwu. I może nie byłoby w tym wielkiej tragedii, gdyby w pewnym momencie nie doszedł do wniosku, że on musi zacząć wchodzić w sprawy religijne, interpretować pewne rzeczy i nawet narzucać. I mamy Księgę Królewską, Księgę Kronik i one nam otwierają coś, co w proroctwie byśmy nazwali jako 1260 dni albo czas takiej ciemnoty chrześcijańskiej, czas w którym Biblia, Słowo Boże zostało w pewien sposób zniekształcone. Powiedziałbym, że w dużym stopniu zniekształcone. I dochodzimy do tego, aż lud Boży staje się wręcz niewolnikiem Babilonu. Albo pewnej kobiety, która też jest nazywana Babilonem. I mamy księgę Ezdrasza i Nehemiasza. Jeszcze w międzyczasie pojawia nam się Cyrus, ale Cyrus nawołuje do czegoś, do odbudowy świątyni. I pytanie, czy mamy... A może jeszcze się zatrzymamy na Cyrusie. Wiecie, Cyrus, kiedy uwolnił lud Boży, to on
wydał pewien dekret. Prawda? Wydał pewien dekret, aby uwolnić właśnie lud Boży z niewoli i aby oni mogli odbudować tą świątynię, o której mówiliśmy w historii, historycznie. Ale wiemy, że później się to zmieniło, już nie chodziło o fizyczną świątynię, ale o świątynię, która jest w nas, która jest zrozumieniem prawdy biblijnej. I w Księdze Ezdrasza czytamy ciekawe słowa, że w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji, aby wypełniło się słowo Pana z ust Jeremiasza, Bóg wzbudził ducha Cyrusa, króla Persji, także ogłosił ustnie po całym swoim królestwie, a także w piśmie, co następuje, tak mówi Cyrus, król Persji, Pan Bóg niebios zdał mi wszystkie królestwa ziemi, on też rozkazał mi, abym zbudował dla niego dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. I lud Boży wtedy wychodzi, aby odbudować świątynie. Pytanie. Czy po tym okresie zniekształcenia prawdy biblijnej, czy mamy pewnych ludzi, których Pan Bóg powołuje do tego, aby wreszcie odbudować prawdziwy obraz, aby głosić Ewangelię o tym, że Pan Jezus przychodzi i że ten obraz musi być w nas odbudowany. Czy mamy coś takiego? Okej. Mamy drugi dekret w Księdze Ezdrasza, który nam mówi, to jest już dekret Dariusza, który nam mówi o tym, że powstali pewnie ludzie, którzy są przeciwnikami ludu Bożego i oni przeszkadzają w odbudowie. I on tam potępia tych ludzi, mówi, nie przeszkadzajcie. Czy mamy przesłanie w Biblii, które potępia mentalność Babilonu i mówi coś w rodzaju upadł, upadł wielki Babilon? Okej. Mamy trzeci dekret. Wiecie, lud Boży wcale nie jest taki skory do odbudowywania tej świątyni Pana Boga. Więc mamy trzeci dekret, który jeszcze raz nawołuje, aby już finalnie odbudować całość. Już nie tylko świątynię, którą zaczęli odbudować na początku, ale też mury wokół Jerozolimy. Wiecie, że Biblia nam mówi, że na murach powinien stać strażnik Syjonu. Mury to jest obrona, to jest takie, że coś stoi na pewnym fundamencie. Prawda, która stoi na pewnym fundamencie, to są mury. I ostatni dekret mówi o tym, aby odbudować te mury. Czy mamy pewien dekret, przesłanie, poselstwo, które mówi o tym, aby odbudować cały obraz Ewangelii, taką kwintesencję prawdy biblijnej w czasach już naszych? Czy jak czytamy Objawienie 14 rozdział, to nie jest tam mowa o pewnych ludziach, że mają pewne przesłanie i to przesłanie nie tylko skupia się na tym, że są nieprzyjaciele i są problemy i tego typu rzeczy, ale skupia się też na tym, że są ludzie, którzy mają cierpliwość. To jest 14 rozdział i 12 werset. Cierpliwość świętych, tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania i wiarę Jezusa. Wiecie, to jest pewien balans. Z jednej strony prawda, taka biblijna, stricte, ale z drugiej strony wiara Jezusa. Wiecie, nawet najlepsi faryzeusze, powiem tak po młodzieżowemu, wymiękali przy Panu Jezusie. Ponieważ on standard, który oni ustanowili i był nie do zniesienia, on w sumie wyniósł jeszcze troszkę wyżej, ale zupełnie z innej perspektywy. I to jest niesamowite, że mamy te trzy dekrety i one w historii Biblii mówią o nas. Nie tylko o wydarzeniach przeszłych, ale zapowiadają w pewnym sensie to, co mamy dzisiaj. Ale wiecie, że tam był czwarty dekret? Studiowaliśmy niedawno księgę Ezdrasza i Nehemiasza. Wiecie, że był czwarty dekret? I o nim rzadko mówimy. Czwarty dekret był szczególnie specyficzny, powiem szczerze. Ponieważ właśnie, lud Boży niekoniecznie chce działać tak, jak powinien. I wiecie, z jednej strony Pan Bóg dał wszystkie możliwości,
otworzył skarbce królewskie, dał przyzwolenia, dekrety, wszystko, co tylko jest możliwe, ale z drugiej strony ludzie nie chcieli iść dalej. I w pewnym momencie mamy człowieka, który ma na imię Nehemiasz. Nehemiasz, wbrew pozorom, nie jest pastorem, nie jest duchownym, nie jest kapłanem, nie należy do tych ludzi, którzy spędzają większość swojego życia na studiowaniu Pisma Świętego. Ale w pewnym momencie, kiedy on pracuje w Pałacu Króla, powiedzielibyśmy w Pałacu Prezydenckim dzisiaj, słyszy pewne słowa od swoich braci, ponieważ chciał się dowiedzieć, jak wygląda odbudowa Domu Bożego. Czy już wszystko jest zrobione? Czy starotestamentowa Ewangelia idzie na świat? Tak byśmy powiedzieli. I co on słyszy? Oczywiście tak, wszystko gra, hula po prostu. Tak? Tak było? Nie, 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 nie. Wiecie, co było problemem? Ach, łazienka. Ogrzewanie podłogowe trzeba zrobić. Wiecie, winnica podupadła. Ogródek trzeba wyplewić. Było mnóstwo rzeczy, które trzeba zrobić. Oczywiście to nie można znowu żyć w złych warunkach. Ale wiecie, oni się tak skupili na tym, że Jerozolima leżała odłogiem. Mury zniszczone. Wszystko leży gruzem. Nic nie funkcjonowało tak, jak powinno. Ponieważ ludzie doszli do wniosku, że są ważniejsze rzeczy. Pytanie, czy to też jest naszym doświadczeniem? Czy to też się niejako wypełnia w takim naszym biblijnym łańcuchu wydarzeń? Wiecie, kiedy otworzymy sobie właśnie Apokalipsę albo Objawienie świętego Jana, to mamy pewien rozdział, który jest bardzo, bardzo ciekawy. 18 rozdział. A, wiecie, że kiedy Nehemiasz zaczął swoją reformę, a on mówił, nie, tak nie może być. To wiecie, że w Babilonie było mnóstwo ludzi, którzy musieli z niego wyjść, aby pomóc w odbudowie? Oni tam nawet w pewnym momencie wyszli i się zorientowali, że nie wszyscy wyszli. I jeszcze raz musieli wysłać listę, aby tamci ludzie też do nich dołączyli. Czy mamy takie wezwanie w Biblii? Jak otworzymy 18 rozdział, nie będziemy całego czytać. Ale tutaj w 18 rozdziale mamy powiedziane, że potem zobaczyłem innego anioła stępującego z nieba, mającego wielką władzę, i zajaśniała ziemia od jego chwały. I tu mamy powtórzenie tego, co jest w 14 rozdziale, w większości, główna myśl. Ale tutaj jest bardzo ważna kwestia powiedziana, że jestem Babilon, ta mentalność, z niego trzeba wyjść. I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił, to jest 4 werset, wyjdźcie z niej, bo o Babilonie jest mówione w Księdze Apokalipsy jako o niej, o kobiecie, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi. Wiecie, to jest niesamowite. Tak jak z tego literalnego Babilonu trzeba było wychodzić kilka razy, bo nie wszyscy chcieli. Nawet jeżeli byli zaliczeni do ludu Bożego, to mamy osoby, które tkwią w mentalności Babilonu. I trzeba wyjść. I teraz czas mi ucieka, więc musimy szybciutko. Bo jeszcze nam zostało troszkę ksiąg. Co się dzieje w chwili, w której lud Boży zaczyna głosić Ewangelię, wiarę Jezusa? Wiecie, to jest ciekawe. Jezus miał niski standard takiego życia duchowego, czy taki wysoki? Taki wysoki miał. Zostawmy tą myśl. I kiedy głosimy Ewangelię, kiedy działa, to działanie jest w mocy Ducha Świętego, co się dzieje? Pojawia nam się Księga Estery. Wiecie, co, o czym mówi Księga Estery? Tam jest taka sytuacja trudna. Sytuacja, w której są ludzie, którzy chcą być wierni Panu Bogu, mimo że państwo ma dziwne pomysły. I tam pewien człowiek
oczekuje, żeby mu oddawać cześć. I pewien wierny Bogu człowiek nie chce mu oddać tej czci, ale on w pewien sposób przedstawia większość. Ludzi, którzy nie chcą oddać czci człowiekowi. I ten człowiek, który ma za wysokie mniemanie o sobie, dochodzi do wniosku, że trzeba ich unieszkodliwić. Wszystkich wymordować. On idzie do króla, wydają dekret, który mówi o tym, że po tym i tym czasie lud Boży będzie zabity z powodu tego, że nie oddaje czci w określony sposób. I później mamy księgę Hioba. Pominąłem jedną księgę, wiecie? Księgę Rut. Mogliście powiedzieć. Piękna księga, wiecie? Cofniemy się na sekundkę. W momencie, w którym lud Boży w czasach apostołów rusza, to on na początku głosi Ewangelię do dzieci Izraela. I księga Rut nam tutaj mówi właśnie o tym, że Ewangelia jest głoszona do dzieci Izraela, ponieważ w księdze Rut mamy dwie kobiety, które są głównymi bohaterkami. Jedna pochodzi z Izraela, ale druga pochodzi z pogan. I wiecie, koniec końców ta z pogan okazuje się, że jest bardziej bogobojna niż ta z Izraela. Bo kiedy wracają do ziemi Judy, czytajcie uważnie Biblię, wiecie, kiedy one wracają tam? W czasie, w którym są żniwa jęczmienne. Nic nam to nie mówi, prawda? Wiecie, kiedy były żniwa jęczmienne? Zaraz po święcie Paschy. To jest tak chrystocentryczny motyw, że chyba trudno o lepszą historię, ale może innym razem. I tam mamy motyw odkupienia. Tam jest Boaz, który reprezentuje Chrystusa i mamy odkupienie tych dwóch kobiet. Niesamowita historia. Ale kiedy Boaz, albo kiedy Jezus patrzy na tą kobietę, Rut, kiedy on jest zachwycony tą kobietą? Kiedy on widzi, jak ona pracuje w polu. Z czym Ewangelia nam to utożsamia? Z pozyskiwaniem dusz. To jest niesamowity motyw. Ale wróćmy z powrotem. Mamy księgę Estery, mamy ten dekret i mamy księgę Hioba. Która księga lepiej nie oddaje właśnie motywu ludu Bożego, który przechodzi przez czas wielkiego ucisku? Wiecie, wszyscy mówią, że jesteś winny, że zgrzeszyłeś, że to twoja wina, że się dzieje to wszystko. A z drugiej strony, na samym końcu okazuje się, że to ty jesteś sprawiedliwy, a inni nie mieli racji. I wręcz to ty musisz wstawiać się za innymi. Kolejna księga, moi drodzy, księga psalmów. Dawid, który jest prześladowany przez swoich nieprzyjaciół. W większości jest to motyw właśnie człowieka uciśnionego, człowieka prześladowanego. Kolejna księga, księga przysłów, księga kaznodziei. Charakter chrześcijański. Jak powinniśmy się zachowywać? Czego unikać? To jest motyw. Ach, i jeszcze ostrzega nas przed nierządnicą. Pieśń nad pieśniami. Chyba najrzadziej poruszana księga. Ale jaki jest główny motyw? Oblubieniec i oblubienica. Albo inaczej, językiem nowotestamentowym byśmy powiedzieli Chrystus jako oblubieniec i oblubienica jako jego kościół, jako jego lud. I wiecie, i oni tam w tej historii, w pieśni nad pieśniami, oni się szukają, oni się kochają, ale tam jest taka miłość. Wiecie, taka prawdziwa. Tam aż kipi. To jest opis właśnie ludu Bożego, który już chce się spotkać z Panem Jezusem. I mamy później księgę Izajasza,
od Izajasza do Malachiasza, to już sobie skrócimy, bo motyw jest jeden. Zbliża się wielki dzień Pana, czyli Jego powtórne przyjście. Zapłata niesprawiedliwym, nagroda dla tych, którzy wybrali Pana Jezusa. Wiecie, czym się kończy Malachiasz? Tam jest pewien motyw w tej księdze, że lud Boży będzie tym, który depta po prochu swoich nieprzyjaciół. Zwycięstwo! Ale żeby nie było tak negatywnie, to mamy Ewangelię Mateusza. Czym zaczyna się Ewangelia Mateusza? Jak tam jest Pan Jezus nazywany? Albo jakie imię jest mu nadane? Pamięta ktoś? Na E. Emmanuel. A co znaczy Emmanuel? Bóg z nami. Bóg z nami. I mamy na kartach Starego Testamentu historię całego konfliktu między Bogiem a szatanem, którego głównym celem jest zbawienie, ratunek. Wiecie, to jest niesamowite, że czasami można spojrzeć na Biblię zupełnie z innej perspektywy. Ja wierzę, że większość z tych motywów my znamy, my o nich słyszeliśmy. Czasami ich tylko nie złączymy w jedno. Bóg w sposób niesamowity ułożył Biblię, ułożył historię. Moglibyśmy teraz zająć się historiami, które też obrazują właśnie plan zbawienia, obrazują misję Pana Jezusa. Ale na to nie mamy czasu dzisiaj, ale innym razem. Ale to nam pokazuje, wiecie, jak Pan Jezus z tymi uczniami idącymi do Emaus zaczął studiować. Jak oni zaczęli otwierać Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, tą historię, tamtą historię, to im się oczy otwierały, że takie rzeczy są w Biblii. A oni nigdy nie wiedzieli. Oni nawet nie mieli pojęcia. Wiecie, Biblię można pokazać na wiele sposobów. Naprawdę na wiele sposobów. Módlmy się do Pana Boga, aby On pokazywał nam pewne motywy, pewne obrazy. Wiecie, wtedy, tak jak tym uczniom, nasze serca zaczną pałać. One się rozpalą, rozżarzą. Bo wiecie, czytanie tej samej historii od dłuższego czasu może być męczące. Ale jeżeli będziemy się modlić do Pana Boga, to On nam pokaże tę historię czasami w innym świetle. Zupełnie z innej perspektywy. I wiecie, ja jak czytam jedną tylko taką historię, tylko taki motyw podzielę się z wami. Ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego Pan Jezus mówił o Abrahamie, że on widział jego dzień i się radował. Wiecie, ja się długo zastanawiałem nad tym, gdzie on widział ten dzień. Gdzie jest takie odniesienie do tego? Aż pewnego razu otworzyłem 22 rozdział Księgi Rodzaju. Tam jest złożenie ofiary z jego syna. I wiecie co? Zacząłem czytać i ja mówię, wow, to jest to. Ale może innym razem. Wiecie? I wtedy, ale nie wiem, czy mieliście takie odczucie. I wtedy po prostu czytamy Biblię i mówimy, wow, to jest to. Zupełnie zmienia się nasze podejście. Zupełnie zmienia się nasza relacja z Panem Jezusem. Dlatego zachęcam was właśnie do tego, abyśmy czytali Biblię i próbowali tam znaleźć rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Z modlitwą, aby lepiej zrozumieć misję Pana Jezusa, aby lepiej zrozumieć plan zbawienia i aby nasze serca pałały tak jak uczniów. I wtedy możemy iść, wtedy możemy nawet biec, głosić Ewangelię, dzielić się, bo mówi, widziałeś to? To jest niesamowite. A nie tak. No i wiecie, ten tekst. A teraz Izajasza otworzymy. Wiecie, wtedy... Izajasz! Wtedy jest inaczej. Naprawdę, jest inaczej. Ja
Pragnę, aby to było doświadczenie każdego z nas. Amen.